Na wakacje biedne dzieci wyjadą. Wykorzystywać będą rówieśnicy zza naszej wschodniej granicy. Głównie z Litwy, Białorusi czy Ukrainy. Tak. Grupa ta licząca pomagać dzieciom biednym, dawać, rozdawać biednym dzieciom. Polskę, jej mieszkańców, mowę i a stare dziady to po co? Ja rozumiem, że ludzie potrzebują, ale latach stare dziady to dają wiesz, tylko im prawnukom. A te prawnuki to wiesz, zębami tu szczerzą, pokazują zęby na francuskie. No tak to Polacy są wiesz, beznadziejni, po prostu piją piwo tu nad Wisłą. Rozpijają się, śmieją się, a że ktoś garbaty, że ktoś czerbaty, że ktoś taki jakiś inny, bo tutaj są do komunistycznej jednolitości przywiązani, przyzwyczajeni jakby. No, także chlają prawie tyle, co i w Moskwie. Rozwody tyle, co i w Moskwie, ale prawosławia nie ma. No. Także widzicie Państwo, Radio Conchita, Talk FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langström Extra, o tym wszystkim tylko mówi, proszę Państwa. Nikt kurii diecezjalnej w Zielonej Górze. Ubierz swoją szklankę, najmniej bierze się znikąd. Lotos. Kaśka, różne opcje, proszę Państwa, francuska, czeska, są obok siebie. Designer Outlet Warszawa. Państwa, jakie są opcje? Jest linia Mysia, normalnie linia Mysia jest, proszę Państwa. Wiara rzymska i nie ma innej. Nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików ani świadków Jehowy. A to, co się dubluje i paruje, no to psychologia tłumu zła. I już zapraszamy, obudź się Polska ma. Psychologia tłumu zła. Niech przeminie psychologia tłumu zła. Pary oszustystyczne. Od dwóch wzwyż w złym celu. Bo ja rozumiem, żeby było dwóch świadków Jehowy, to jeden ma Pismo Święte i drugi ma Biblię. Wtedy idą głoszą. A tutaj nie mają ani Biblii, ani pojęcia też nie mają zielonego. Ani oleju w głowie. I może być i 10 panien głupich. I to nic nie da.